Witam ponownie w piątek, mamy drugi dzień czerwca, z tej strony Łukasz Fiołek, Fibonacci Team School. FW20, polski kontrakt na WIG20, ważne wsparcie okolicy ostatniego dołka. Tutaj akcja popytowa, widzimy, że już jest widoczna. Pamiętajmy, że docelowo według nas ten poziom 2263 zostaje złamany. Prawdopodobieństwo wybicia jest dosyć duże, pamiętajmy o charakterystycznym motywie. Breakout, retest, bardzo często tutaj rynek łapie zasadę zmiany biegunów, czy też tak zwaną biegunowość, czy też schody cenowe, po prostu w momencie wybicia bardzo często jest ten powrót, tak? Także okolice 2264 będą na FW20 kluczowe, na pewno na dzień dzisiejszy, może również w przyszłym tygodniu, natomiast docelowy zasięg spadków wyznacza nam punkt D układu harmonicznego, zaznaczam go w tym momencie, widzimy, że bardzo ładna jest też projekcja 1 do 1, także potencjalna korekta prosta wewnątrz układu harmonicznego wewnętrznego, wszystko zaznaczam za pomocą tej zapory popytowej. Zapora popytowa, czyli klaster FIBO składający się z 886, a także mierzenia FS100, głęboki układ Gartleya, układ harmoniczny dosyć szeroki, ale precyzyjny, interwał 4-godzinowy. Także powinniśmy wziąć pod uwagę pewnego rodzaju podpórkę, czy też precyzję, jaką musimy dodatkowo tutaj przyjąć. No, ważne wsparcie to są okolice tak naprawdę okrągłego poziomu 2200, dokładnie 293, 2205, a więc plus minus te 5 punktów odchylenia należy przyjąć. Tutaj mamy zakończenie całego układu i docelowe miejsce, jeżeli chodzi o zajmowanie długich pozycji w dłuższym terminie. Podsumowując, ważne wsparcie intradayowe na dzień dzisiejszy, które powinniśmy poobserwować na FW20, okolice 2262. W momencie wybicia pamiętajmy, że bardzo duża szansa jest na retest i dopiero kontynuację tych spadków. Docelowe wsparcie, czyli punkt D układu harmonicznego, okolice 2200.